Hej wszystkim, dzisiaj witam się z Wami z dosyć niestandardowego miejsca, bo z rączki, ale chciałam Wam dać znać, że robiąc ostatnio porządki, przypomniało mi się i w sumie tak natrafiłam na karteczki. I jeżeli jesteście tak mniej więcej z mojego rocznika, to na pewno kojarzycie, że w szkole zbierało się karteczki. Robiło się takie, wiecie, segregatory i tam się przetrzymywało. No i najlepsze były oczywiście brokatowe, ale właśnie już Wam pokazuję, co ja tutaj znalazłam. Cała taka teczuszka i to w ogóle nie jest moja teczka, tylko mojej siostry z tego co kojarzę, bo ona zostawiła właśnie i dała mi w sumie takie karteczki, bo ja je uwielbiałam, a szczególnie takie z Witch. No popatrzcie, ja mam tego naprawdę sporo i gdzieś chyba schowane, wydaje mi się, że jeszcze w jakichś innych zakamarkach mojego pokoju. I moja siostra też głównie miała, z tego co widzę, dużo, dużo Witcha. Także tak przeglądając sobie te karteczki, dopadła mnie jakaś nostalgia, że wiecie, to było naprawdę super i tak pomyślałam, że może odtworzyłabym jakoś po swojemu taką jedną karteczkę. W ogóle popatrzcie, tutaj jest Kubuś Puchatek i jeszcze taki srebrny śnieg. Jakie piękne te kartki są, naprawdę. O, i tutaj nawet mniejsza karteczka A6. No, słodkie, zimowe Kubusie Puchatki. Ja dogrzebałam się do takiej, która jest właśnie brokatowa i mamy tutaj Irmę z Witch. W ogóle, czy wy też czytaliście Irmę jako czmę? Czy to wam nie wygląda jako czma? Nie, no dobra. To będzie dzisiaj moja podstawa, więc będę się opierała na tej pozycji, na Irmie właśnie z Witch i dołożymy również takie brokatowe elementy i zobaczymy, jak mi wyjdzie tworzenie własnej wersji. Jeszcze tak pokazuję wam może niektóre te karteczki, bo już jak tak jesteśmy razem z tym segregatorem, to możemy sobie pooglądać, prawda? No, mówiłam wam, że dużo... O, tutaj jest jaka fajna ta... taki szablon. To kolekcja chyba takich właśnie. Tutaj jest Rani, tutaj jest Cornelia, Irma i jeszcze była Will i Cornelia. I pewnie gdzieś one tutaj są, ale no nie będę... O, to była chyba jedna z moich ulubionych karteczek. Boże, jak to mi się podobało. Te oczy, co powiecie na ten temat. I moimi ulubionymi były właśnie takie białe, bo one były czyste i pięknie wyglądały z takim rysunkiem na bieli. No piękne. Oprócz oczywiście brokatowych, no bo brokatowe to wiemy. Zawsze kosztowały trochę drożej niż te zwykłe. Znaczy kosztowały, były do wymianki. Po prostu jedna brokatowa za dwie takie normalne. Albo w sumie nawet więcej, jeżeli była naprawdę jakaś bardzo wyjątkowa. Bo oprócz tych Witcha to oczywiście jeszcze jakieś właśnie Disneyowe, typu jakieś Kubusie. No i bardzo dużo Kubusia Puchatka, bo one były naprawdę słodkie z tego co widzę. I znowu mamy Witch. O, i popatrzcie, były takie pary też, które były w formacie A5 i A6. I fajnie było mieć taką parkę obok siebie. No, to było dopiero. O, i tutaj kolejne pary. Też tutaj mamy Haylin. I tutaj mamy Cornelię. Nie, no dobra, nie będę wam aż tyle pokazywać, bo kolejna para, tutaj chyba są akurat pary, więc spoko. Dobra, nie pokazuję wam więcej, bo już nie będę zanudzać i przejdziemy już do normalnego filmu. Okej, jednak jeszcze wam muszę pokazać jedną rzecz. Tutaj mamy A6, tutaj mamy A5, a tutaj mamy A5 taką z brokatem. No i troszeczkę się różni i w ogóle jest podobna do tego, co my dzisiaj wybraliśmy, chyba z tej samej serii. Także dobra, już możemy przejść do normalnego filmu. Nie będę się tym razem z Wami witać, bo już to zrobiłam we wcześniejszym fragmencie, gdzie pokazywałam Wam karteczki i tak jak Wam już omówiłam, dzisiaj mam zamiar zrobić swoją własną wersję takiej karteczki do segregatora. I napiszcie mi też, czy kojarzycie te karteczki. Czy właśnie z takiej przeszłości, że kiedyś coś takiego było, czy macie jakąś kolekcję, czy pokaźną, czy może pozbyliście się tych karteczek albo komuś to oddaliście. Chyba, że jeszcze do teraz zbieracie i są one do dostania gdzieś w sklepie. W sumie to nie zastanawiałam się na ten temat. No ale dobrze, widzieliście mój wybór, tak prezentuje się karteczka, którą wybrałam do dzisiejszego odtwarzania. I jeśli spodobał Wam się ten film, to zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, aby być z nim na bieżąco, bo filmy pojawiają się dwa razy w tygodniu, w środę i w soboty. Zapraszam Was też do obserwowania mnie na Instagramie, bo tam dodaję różne zdjęcia, relacje i rysunki na bieżąco. I teraz już naprawdę przechodzimy do tej głównej części filmu, czyli rysunkowej. Przed rysowaniem trzeba było sobie naszykować podłoże i ja wybrałam do tego papier do akwareli, taki 300-gramowy, dosyć gruby, żeby po prostu ta karteczka mi się nie gibała i nie chciałam malować później akwarelami, a zobaczycie zresztą, czym będę kolorować ten rysunek. No i tak jak widzicie, odrysowuję sobie tą karteczkę i wycinam tak, żeby była takiego samego formatu jak oryginał.
użyłam do tego gilotyny, nożyczek, no i tak właśnie wyszło. I teraz zaczynam odtwarzanie. Po lewej stronie będziecie mogli zobaczyć, jak ta karteczka prezentuje się w oryginale, żeby no po prostu widzieć mniej więcej porównanie, natomiast później już, kiedy tam zrobię cały szkic i tak dalej, to sobie ją odłożę, wyjmę po prostu z kadru, żeby było większe zaskoczenie efektem końcowym, jak będzie się różnić od oryginału. Moim takim ogólnym postanowieniem odnośnie odtwarzania tej karteczki było to, że Irma będzie stała troszeczkę bliżej obiektywu, dlatego że chciałam wypełnić po prostu większą przestrzeń i no, nie wiem, jakoś dużo tej przestrzeni jest, mimo tego, że właśnie o to tutaj chodzi, bo Irma ma tę moc wodną i ta woda idzie tutaj do góry, jest nad jej dłonią. A ja jednak to wszystko chciałam tak zmieścić bardziej skupione, żeby nie było po prostu tego oddechu aż tak bardzo. No i jak widzicie, wszystko robię od samego początku, czyli szkic, i do szkicu w ogóle użyłam tym razem dwóch kredek, jednej jaśniejszej czerwonej, a drugiej takiej ciemniejszej, bo jednak mi się troszeczkę myliło, bo najpierw zrobiłam taki szkic ogólny, a później chciałam to jeszcze poprawić, żeby wiedzieć, które linie później obrysować cienkopisem. No i tak. Sama postać sylwetki też nie jest taka jak na rysunku, bo tutaj mamy taki stylizowany na anime czy mangę, chyba tak, chyba mangę, bo to, nie, czy to był serial taki do oglądania? Kurczę, bo ja pamiętam, że zawsze kupowałam te gazetki Witcha właśnie w kiosku i tam były różne rzeczy, jakieś też komiksy, też jak się rysuje Witch, konkretną postać, dlatego tak mi się kojarzy, że po prostu no, z tych gazetek i bardziej anime. Także mamy wystylizowaną tutaj talię, taką cieniutką, ręce są takie podłużne, oczy duże i ten obrys jest zrobiony taką nierównomierną linią, raz grubszą, raz cieńszą. Ja w swojej wersji chciałam stworzyć Irmę troszeczkę bardziej w tę realistyczną stronę, ale taką, no wiecie, no nie, że realistycznie będę tutaj wszystko cieniować, tylko po prostu bardziej takie kształty, jak występują realnie, że nie będzie ona mega jakaś wychudzona, tylko jednak ten brzuszek będzie troszkę, nie wiem, troszkę bardziej okrągły. Chociaż i tak mi wyszedł naprawdę szczupły, ale po prostu nie jest to tak idealnie ścięte, jak na tym rysunku oryginalnym. No i głowę tutaj również powiększyłam i starałam się, żeby te oczy jednak były dosyć duże, aby nie odbiegały aż tak bardzo od oryginału. Jednak, no jak widać, trochę to się różni, no ale o to w tym chodzi. Kiedy już tworzyłam ten line art, no to pozbyłam się karteczki z kadru, żeby nam tutaj nie przeszkadzała i poszłam już swoimi własnymi krokami, nie śledząc aż tak tego, co się dzieje na kartce oryginalnej. Jedynie później oczywiście przy kolorowaniu używałam bardzo podobnych kolorów, jakie widnieją na tym naszym pierwowzorze. I do kolorowania dzisiaj w ogóle użyłam markerów na bazie alkoholu i możecie sobie pomyśleć, że jednak blok do akwareli z markerami na bazie alkoholu to nie jest zbyt dobre połączenie, bo będzie wsysał bardzo dużo tuszu, ale tak jak wam kiedyś mówiłam, ja uwielbiam na takich grubych papierach kolorować markerami na bazie alkoholu, bo one super wyglądają, no i też na pewno wiecie, że ja i większa gramatura papieru to no, cudowne połączenie, no po prostu uwielbiam. No i także taka karteczka, żeby ona się nie gibała nam w segregatorze, to może być grubsza, mimo tego, że będzie zajmować więcej miejsca, no ale też nie patrzyłam na taką praktyczną część, dlatego że po prostu nie mam w planach zrobienia wszystkich karteczek, które mam. Chociaż, teraz tak pomyślałam, może byłaby to dobra opcja, żeby jeszcze jakieś karteczki poodtwarzać. Dajcie mi znać, bo mam ich naprawdę sporo, a bardzo fajnie się bawiłam przy rysowaniu tego typu rzeczy. Oczywiście nie mogło zabraknąć brokatu, więc na sam koniec również będą szły w ruch jelly role, czyli żelopisy. Tym razem wybrałam te o nazwie Stardust Glitter, czyli brokatowe, i one mi się tutaj pięknie wpasowały. Zobaczycie, jak to wszystko będzie na koniec wyglądać, bo no, kolorów miałam dosyć sporo do wyboru i akurat super się wpasowały w kolorystykę. Także no wiecie, brokatowa karteczka jest o wiele więcej warta niż te normalne. No tak to było właśnie w tym handlu karteczkami za moje podstawówki. No to też wersja odtwarzana nie może być gorsza od tej pierwszej. Oczywiście w międzyczasie podziałałam też dziurkaczem, żeby to wszystko wyglądało jak karteczka, abym mogła sobie wpiąć do segregatora bez wkładania do koszulki.
I muszę Wam się przyznać, że zapomniałam totalnie o tych napisach, żeby je tutaj wkleić. I wodę zrobiłam na całości na górze i ten witch, no napis witch, on bardzo dużo zajmował na górze, więc już później zrobiłam ten napis tak oddzielnie na karteczce, żeby go przykleić na górę, aby nic tutaj nie było takie pomazane. No i również napis Irma takim grubszym cienkopisem. A, no i pewnie widzieliście, że wcześniej również obrysowałam białym żelopisem dookoła sylwetki, żeby fajniej się ona wybijała z tego tła. No i w sumie tak wygląda już skończona wersja mojej karteczki i będziecie mogli zobaczyć sobie porównanie, jak się prezentują obie, zobaczyć, co tutaj się, czym się różni. No ale naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze odtwarzało mi się tę karteczkę i myślę, że mogłabym stworzyć jeszcze kilka takich filmów, tylko dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Bo może jednak Wam się to nie spodoba. No dobrze, na dzisiaj to już wszystko. Dajcie mi znać, która wersja Wam się bardziej podoba, czy taka oryginalna, czy przekształcona. Chociaż wiecie, zawsze oryginał jest najlepszy, ale fajniej jest stworzyć właśnie taką swoją wersję i zobaczyć, jakby to wyglądało. Pamiętajcie też o zaglądaniu na mojego Instagrama i TikToka, gdzie pojawiają się różne inne rzeczy niż tutaj na YouTubie. A my widzimy się już w kolejnym odcinku w sobotę o 9 i w środę o 15. Także do zobaczenia i pa!